Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian w 2 rozdziale, w wersecie 1? Uczy mnie między innymi o takim stworzeniu Bożym, które moglibyśmy określić jako przyzwoity człowiek. Tak, przyzwoity człowiek opisany jest właśnie w liście do Rzymian w 2 rozdziale od 1 do 5 wersetu. Przyzwoity człowiek opisany w Rzymian. 2 rozdział od 1 do 5 jest człowiekiem cywilizowanym i ma w swoim mniemaniu dobre maniery, które są w jego ocenie przydatne w ludzkim współżyciu. Wypełnia swoje obowiązki, prowadzi prawe życie przed bliźnimi, nie ma sobie nic do zarzucenia i odrzuca w jego ocenie rażące grzechy. Niemniej jednak posiada dwie cechy charakteru, które Bóg potępia. Po pierwsze, osądzające innych usposobienie. Rzymian 2 rozdział od 1 do 3. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. A czy nie masz człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Dosyć mocny zarzut. Duch osądzania innych jest mocno zakorzenionym złem w ludzkiej naturze. W Ewangelii według Mateusza 7 rozdział od 1 do 5. Pan Jezus w kazaniu na górze pokazuje, jak głęboko jest on w nas zakotwiczony, ten grzech osądzania innych. Jak głęboko jest on w nas zadomowiony. Widzimy źdźbło w oku naszego brata, ale nie widzimy belki w naszym własnym oku. Dalej czytamy, albowiem sądząc drugiego samego siebie potępiasz. Bardzo ciekawe. Człowiek z natury jest pobłażliwy wobec siebie samego i surowy wobec innych. To się nazywa hipokryzja. Sąd Boży odbywa się zgodnie z prawdą. Bóg nie ocenia według pozorów, ale według stanu faktycznego. Nikt, kto żyje w obłudzie, nie uniknie kary. Nikt, kto żyje w obłudzie, nie uniknie sądu Bożego. Możemy to sobie spróbować zilustrować. Takim właśnie przemawiającym do nas ilustracyjnym obrazkiem, to przemawia również do nas wierzących. Nie wyrażajmy opinii o innych na podstawie naszych przypuszczeń i nie oceniajmy innych surowo. Także druga cecha tychże ludzi, tak zwanych dobrych, przyzwoitych ludzi opisanych w 2 rozdziale
od 1 do 5 wersetu, to jest odrzucenie Bożej dobroci. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Tak, następnie Bóg potępia w tych ludziach pogardę dla Jego dobroci. Dotyka życia tych przyzwoitych ludzi z ich godnymi pochwały zasadami. Jedno i drugie jest znakiem dobroci Boga wobec nich. Bóg chce ich doprowadzić do upamiętania. Bóg chce ich doprowadzić do uznania się przed Bogiem. Bóg chce doprowadzić ich do pokuty. Bóg zsyła trudne doświadczenia nawet w życiu tych porządnych ludzi. Może to być choroba, utrata bliskich lub problemy, trudności finansowe. Bożym celem jest doprowadzenie ich do upamiętania. Jednak oni nie chcą się upamiętać. Są uparci i nie nawracają się. Przez to przybliża się do nich dzień gniewu. Dzień gniewu odnosi się do momentu stawienia ich przed wielkim białym tronem, gdzie Bóg objawi swój majestat przez sąd. Tam spotka ich sprawiedliwa kara Boża. I tutaj możemy posłużyć się taką ilustracją dla nas. Jako wierzący uczymy się, że Bóg chce coś zmienić w naszym życiu, gdy prowadzi nas łatwymi lub trudnymi drogami. Nauczmy się przyjmować od Niego jedno i drugie, a kiedy On pokazuje nam coś, co nie jest właściwe w naszym życiu, chciejmy to naprawić. Dziękujmy Bogu, że w swojej dobroci nie pozwala nam tak po prostu żyć dalej po staremu, bez zmian. I skoro tak, to możemy tutaj poczynić pewne zasadnicze uwagi dotyczące Bożego działania przez sąd. W Rzymian 2:5 apostoł mówi o sprawiedliwym sądzie Bożym, będącym objawieniem Bożego majestatu. Apostoł przedstawia nam podstawowe prawdy o Bożym sądzie w Rzymian, 2:6-16. Bóg sądzi człowieka według swojej świętości. I mówi nam przecież o tym werset 6. Rzymian, 2:6. Który odda każdemu według uczynków jego. Wyrażenie odda każdemu wskazuje na ogólny sąd Boży oraz Bożą zapłatę. Utożsamiają one jego świętość. Ten temat zawiera 5 ważnych stwierdzeń. Po pierwsze, na podstawie jego uczynków. Bóg sądzi każdego według jego uczynków. To znaczy według życia. Według życia każdego człowieka. Jest to bardzo ważne, żeby to dobrze zrozumieć. Bóg ocenia każdego według uczynków. Czyli według życia każdego człowieka. Ludzie często ubarwiają swoje życie. Ale Bóg sądzi je według tego, jakie było w rzeczywistości, naprawdę. Także ważne jest, żeby zauważyć, co Bóg uznaje. I mówi nam o tym werset
7, czyli Rzymian 2:7. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny, da życie wieczne. Bóg docenia, gdy ludzie trwają w dobrych uczynkach, gdy szukają chwały, czci i nieśmiertelności, czyli kiedy zajmują się tym, co będzie po śmierci, gdy ludzie czynią to, co jest dobre, bo to przecież mówi nam między innymi list do Rzymian, 2, werset 10. To wszystko Bóg widzi i chce wynagrodzić chwałą i czcią i pokojem, na co też wskazuje nam werset właśnie 10 tego rozdziału, czyli Rzymian 2:10. Ta nagroda obejmuje ich życie na ziemi, życie wieczne, jak mówi nam werset 7. Tak, Bóg obiecuje życie wieczne im w przyszłości, gdy życie na ziemi dobiegnie końca. Jest oczywiste, że tylko osoba nawrócona, wierząca w Pana Jezusa, może realizować ten plan, może postępować w taki sposób. Także trzecią rzeczą, którą tu musimy zauważyć, jest to, co powiedziano, co Bóg osądzi. I to pokazuje nam list do Rzymian, 2, rozdział 8-9. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. A Bóg potępia. Bóg potępia spory, niesłuchanie prawdy, uległość niesprawiedliwości, czyli czynienie tego, co Bóg potępia. Także Bóg potępia czynienie zła. Za to wszystko spotyka ich kara. Już za życia na ziemi będą musieli przejść przez utrapienia i strach, a w przyszłości czeka ich Boży gniew. Dotyczy to ludzi nienawróconych. Także widzimy tutaj czwarty element. Najpierw Żyd, potem Grek. I to dokumentuje nam list do Rzymian, 2, rozdział. Wersety od 9-10. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. Najpierw Żyda, potem i Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze. Najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Żydzi mieli większą wiedzę o Bogu i jego woli niż Grecy. Bóg uwzględnia tę różnicę, gdy kogoś osądza. Dotyczy to zarówno uznania dobra, jak i potępienia zła. Piątą rzeczą, którą tutaj widzimy, to jest to, że każdy człowiek jest objęty sądem Bożym. I to mówi nam 11 werset, czyli list do Rzymian. 2:11. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Sąd Boży dotyczy wszystkich ludzi bez wyjątku i bez różnicy. Jest to ważny wniosek, który należy wyciągnąć w odniesieniu do następnego 12 wersetu, który mówi nam,
bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli bez zakonu, też poginą, a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli przez zakon, sądzeni będą. Ci, którzy zgrzeszyli nie znając prawa, to ludzie niereligijni, niemoralni lub porządni. Oni zostaną potępieni. Ludzie religijni opisani właśnie w liście do Rzymian 2:17. To 29, grzeszący pod prawem, zostaną również osądzeni. Mamy więc tutaj jasny dowód na to, że Bóg nie robi żadnych wyjątków. Wszyscy ludzie podlegają Jego osądowi, ponieważ czynili to, co On potępia. I dokumentuje nam to list do Rzymian, 2:16. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Ten uroczysty dzień sądu dokona się przed wielkim białym tronem. Mamy to opisane w Objawieniu, 20:11-15. Wyrażenie moja Ewangelia obejmuje całą służbę apostoła Pawła, którą apostoł Paweł otrzymał od Pana. Też możemy o tym przeczytać w Rzymian 16:25. Tu jednak nacisk jest położony na Ewangelię Bożą. To przesłanie przedstawia Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i jako Sędziego. Dla nas wierzących może być tutaj taka ilustracja pomocnicza, bo my wierzący dziękujemy Panu, że nie staniemy przed sądem. Kiedy nasz Pan Jezus był na ziemi, powiedział: kto wierzy we mnie, nie będzie sądzony. Będziemy zachowani przed sądem, który apostoł Paweł przedstawił w tych wersetach. Jest to ogromna łaska. Co za ogromna łaska. Co za wspaniała łaska.